Wszyscy wiedzą o skandalu w Operze Wrocławskiej, gdzie... No tam zaraz skandal. Gdzie współpracownik ministra Czarnka urządził sobie urodziny i śpiewano tam Majteczki w kropeczki na scenie Opery Narodowej, ale wszystkim umknęła jedna informacja, że gośćmi tej imprezy było trzech rektorów państwowych wyższych uczelni we Wrocławiu. To był profesor Arkadiusz Wojs. Czytam nazwiska, ważne, żeby to zapamiętać, że oni jednak zdecydowali się w czymś takim wziąć udział. Profesor Krystian Kiełb i profesor Paweł Czarnecki. Nie, ale... ale wyobraź sobie tą scenę, tam śpiewa ten z Bayerfulu, ten Majteczki w kropeczki na scenie, bo to już stół wtedy stał tam. I ci profesorowie państwowych, rektorzy państwowych uczelni siedzą tam, pewnie się uśmiechają. Nie, oni tak siedzieli i nadawali powagi intelektualnej. Ale się nie udało, bo z tego, co się przedarło do mediów, to kompletnie to było pozbawione powagi intelektualnej. Więc ale wiesz, to zawsze, polegli na tym zawsze polu. Jest taka wojna postu z karnawałem. Oni próbowali nadać powagi intelektualnej, a wyszli w majteczkach w kropeczki. Przegrali. Czyli no. Można powiedzieć, że to było takie ich psie pole, które jest niedaleko Wrocławia, tak, słynne miejsce. I polegli. Ale mówiąc zupełnie poważnie, obawiam się, że oni nie podjęli tej walki, że oni się poddali przed walką i po prostu wtopili się w ten tłum i w ten nurt i w ten... Wystąpili w roli jeńców. Tradycyjny polski taniec, jeden do jednego, tam, nie? I tylko tam się czasami szybciej, czasami wolniej. Proszę Państwa, w końcu mamy rektorów z ludem. Ja studiowałem na uniwersytecie, gratuluję, którego hasło na rektoracie było nauka w służbie ludu. A teraz mamy rektorów w służbie ludu. Albo lud w służbie nauki. Nie. Nie, nie? Nie, nie, jakoś mi to nie gra. Ale tak czy inaczej proponuję, żebyście Państwo zapamiętali te nazwiska. Arkadiusz Wójs, Krystian Kiełb i Paweł Czarnecki. I pamiętajcie, że zawsze się do nich mówi jego magnificencja w majteczkach w kropeczki. Tak. Reset obywatelski.